Wraz z wejściem w życie obostrzeń związanych z pandemią, Legnickie Schronisko dla Zwierząt Bezdomnych zostało zamknięte dla wolontariuszy i choć od tamtej pory wiele się zmieniło, mieszkańcy mogą już korzystać choćby z basenów czy kin, teren przy Ceglanej wciąż pozostaje niedostępny dla miłośników czworonogów. Dlaczego? W maju ubiegłego roku do magistratu pisała w tej sprawie radna Koalicji Obywatelskiej, później pisała ponownie i ponownie. Była też interwencja poselska czy pisma do LPGK. Efekt? Mamy dzisiaj czerwiec, rok później, nadal pozostaje zamknięte dla wolontariuszy i nadal jakby to widmo zamknięcia schroniska nie ustaje. Na szczęście nie ustawały też chęci dążenia do wyjaśnienia sytuacji. Ta jest bowiem zastanawiająca. Szczególnie, że schroniska w całym kraju kolejno stawały otworem przed wolontariuszami, którzy dla bezpańskich zwierząt są wsparciem nie do przecenienia. Ci działający przy nadkaczawskiej ochronce byli zdeterminowani, by wrócić do swoich obowiązków, dodajmy, wykonywanych bezpłatnie. Chcieli tak nawet się zorganizować, że przyjdą z własnymi środkami dezynfekcji, że zachowają, wiadomo, te względy sanitarne, że będą zostawiać psy tak, żeby to był kontakt, żeby to był bezdotykowy jakiś kontakt z tymi pracownikami. I Urząd Miasta nie reflektował na żadną z tych propozycji. Tymczasem przedstawiciele LPGK tłumaczą, że przerwę wymuszoną pandemią postanowili wykorzystać na stworzenie systemu wolontariatu wzorem innych schronisk w kraju. Jak usłyszeliśmy dziś podpisanie umów w tej sprawie, drugą ze stron Towarzystwo Miłośników Legnicy Pro Legnica, które ma się zająć organizacją wolontariatu, ale i imprez czy pozyskiwaniem funduszy. Każdy z nas ma swoje obowiązki w zależności od tego, do czego też ma prawo, bo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością komunalna nie do wszystkich spraw związanych chociażby z funkcjonowaniem takiego obiektu ma prawo. W kontekście ponownego otwarcia schroniska i przywrócenia normalności w świecie wolontariuszy pojawił się termin 1 lipca. Jest już zaopiniowany przez nas regulamin schroniska, nowy regulamin schroniska, który będzie tutaj obowiązywać, który zostanie przyjęty zarządzeniem prezydenta miasta, więc praktycznie myślę, że lada moment to nastąpi. Zgodnie z zapowiedzią odliczanie dni nie potrwa już długo, do sprawy wrócimy.